Powoli po powrocie DICE do pracy otrzymujemy od nich pierwsze informacje na temat nadchodzących zmian w Battlefieldzie 2042. W tym materiale dowiecie się m.in. o planach deweloperów związanych z VoIP-em, ponownym uruchomieniu systemu progresji w portalu, kolejnej tym razem jeszcze bardziej enigmatycznej grafice opublikowanej przez Battlefielda, a do tego ucieczka dostawcy cheatów z BF2042, zamieszanie wokół kanadyjskiego kowboja oraz charakterystyczny easter egg nawiązujący do Battlefielda 3. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Tydzień temu prezentowałem wam grafiki koncepcyjne, jakie udostępniało w social mediach konto Battlefielda. Jak zresztą starałem się argumentować, obrazki dotyczyły historii obecnych już w grze lokacji oraz Sharika, który także znajduje się w grze od długiego czasu. Ponownie byłoby zapewne i tym razem, i coś bym tylko napomknął, jednak postanowiono podzielić się czymś bardziej interesującym. Grafika wyjęta rodem z klimatu, jaki prezentował chociażby Battlefield 1 podczas spadania ogromnego behemota. Deskrypcja oznajmia nam, że jest to klatka wyjęta z 2037 roku podczas tornad i burz ogniowych, jakie miały miejsce, uwaga, w regionie bałtyckim. Nie będę iść dalsze teorie i spekulować, że będzie to charakter nowej mapy, bo tak zapewne nie jest. Tylko przypomnijmy, że nadchodząca w sezonie pierwszym mapa Exposure ma mieć miejsce w Kanadzie na obszarze Kolumbii Brytyjskiej. Sezon pierwszy niestety jest na razie jedną wielką niewiadomą, dlatego trzeba czekać na informacyjne kroki DICE w tym aspekcie. Burze ogniowe, jak ujawnił niedawno Henderson, miały być wraz z falami tsunami czy trzęsieniami ziemi obecne w 2042, podobnie jak trąba powietrzna, ale się nie wyrobiono. Nadzieją pozostaje to, że być może następne lokacje dodawane wraz z postępem gry będą dodawać brakujące mechaniki, które znowu urosną niestety do rangi niespełnionych obietnic. Atmosfera i koncept arty, jakie można znaleźć w artbooku, tym bardziej pokazują, jak burzliwy był proces powstawania gry, która drzemie w sobie ogromny potencjał niewykorzystany nawet nie przez DICE, ale przez tworzące sobie trudną drogę EA, które znowu za bardzo kombinuje na siłę, zapominając często o tym, co najważniejsze. O wszelkiej nowej zawartości będę was na bieżąco informować, dlatego zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby tego nie przegapić, a newsy mogły docierać do jak największej części z was. Teraz przejdźmy dalej. DICE wraca, a poprzez to community manager Kevin Johnson. Za pośrednictwem Twittera potwierdził, że VoIP, czyli w skrócie możliwość rozmawiania poprzez czat głosowy w grze, nadal zaplanowany jest do wprowadzenia, no ale szczegółów brak. Obecnie protokół przydałby się zwłaszcza w trybie Hazard Zone podczas gry z randomami. Chociaż jak informuje Henderson, z liczbą graczy w tym trybie nie jest aż tak dobrze. Ogólnie kurczę, z liczbą graczy nie jest najlepiej, gdyż od dłuższego czasu 3-letni BF5 przegania swojego młodszego brata, o czym mówiłem w poprzednich materiałach, a teraz do tego grona dołącza BF1. Potrzebne są zdecydowane kroki, no bo niestety regresywna tendencja utrzymuje się od dłuższego czasu, a to z kolei nie jest potrzebne grze, jeśli ma się ona rozwijać. Nawet Activision ostatnio wystosowało oficjalną notę poświęconą lapidarnym przeprosinom, więc skoro konkurencja może, to jej może też posypie głowę popiołem, bo to też jest przyczyną wielu negatywnych emocji, jakie emanują po części wśród graczy. Po namowach graczy deweloperzy zdecydowali się ponownie dodać do portalu szturm na mapach z 2042. W dodatku w segmencie pojawił się tryb wzorowany na Squid Game, który został jakiś czas temu stworzony przez Two Angry Gamers. Przebieg rozgrywki regulowany jest przez komendy, które przełączają fazy, jedną bierną, w której stoimy i drugą, w której możemy biegać i zabijać. Ponadto Kevin Johnson dodał, że w kolejnych tygodniach ujrzymy coś a la tryb zombie. Jeżeli jesteśmy przy portalu, to warto powiedzieć, że chyba doczekamy się ponownego wolnego systemu progresji, czyli mówiąc kolokwialnie na możliwość zdobywania tam normalnego PD w pełnej okazałości, gdyż do tej pory postawiona była pewna bariera. Justin V. od Triple Effect Studio napisał, że funkcja powinna być już dawno ponownie dostępna, no ale zagadnienie okazało się bardziej złożone. W związku z tym w przyszłym tygodniu ma się pojawić mała aktualizacja, której raczej nie odczujemy, jeżeli chodzi o pobieranie. Ale zobaczymy. Deweloperzy przyglądają się również błędom, które powodują, że gracze powaleni blisko ścian są niemożliwi do podniesienia oraz blokadą myszki w określonych momentach w grze, jak na przykład po wysiadaniu z pojazdu. Dostawca cheatów do BF2042 zawiesza usługi. Według twórcy oprogramowania do wspomagania jest to spowodowane aktualnym stanem gry, przez co cheaty nie działają prawidłowo. Jakby nie patrzeć, jest to na plus, ale pokazuje aktualny stan gry. Małe zamieszanie powstało po aktualizacji nagrody za wyzwania cotygodniowe, którą okazał się skin zmieniający Makeya w chudego. Co ciekawe, już na jednym z filmików prezentujących gameplay przed premierą mieliśmy okazję go ujrzeć, także nie jest to nowa zajawka devów. Nie będę ukrywać, że przeciwnicy tego rozwiązania mają po części rację, gdyż DICE nie wyczuwa odpowiedniej pory jak przy sytuacji z Mikołajem, dodając trochę oliwy do ognia, jednak cowboy jest mniej kontrowersyjny, nie jest to już pierwszy taki przypadek w serii, a ponadto to w końcu gra. Sam wolałbym dodawania autentycznych mundurów lub potencjalnych uniformów, jakie znajdą się w 20-letniej perspektywie, no ale dzisiejsze gry oprócz tych nastawionych typowo na realistykę powinny dziwić trochę mniej, zwłaszcza te arkadowe. Nie neguję żadnej ze stron, bo prawda zawsze leży gdzieś po środku. Dajcie znać waszą opinię. Zadania ponownie okazują się banalnie proste i DICE będzie je modyfikować w coraz trudniejszym tonie.
Obecny wygląd sytuacji ma na celu chociaż częściowe pobudzenie teamplayu, który kończy się po 3 dniach, oraz zapewnienie w miarę stabilnych warunków dla osób, które nie mają tyle czasu na granie lub nie mają odpowiednich umiejętności. Sprawa inaczej by się pewnie prezentowała, gdyby nie fakt, że są to zadania czasowe, które znikają już na zawsze. Na sam koniec easter egg z Escape from Tarkov, który ostatnio po raz kolejny został zasilony przez rzesze graczy po tak zwanym wipe'ie. W aktualizacji dodano m.in. nawiązanie do Battlefielda 3 na obszarze lokacji Custom, którą przedstawił dany NPC. W skrócie ma to być skojarzone ze śmiercią Jonathana Millera w Battlefieldzie 3 dokonana na Bliskim Wschodzie, podczas której znalazł się również mini dinozaur będący w Battlefieldzie od dłuższego czasu. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!